Cześć, witam Was. To jest pucharek Utracona Moc i polega ona na tym, żeby zabrać przekaźnik z jednego miejsca i zanieść go w drugie miejsce. I tak jak widzicie, to jest misja Promienny Wąwóz. Jest to misja, którą będziecie musieli odblokować, czyli misja sekretna. Jeżeli gracie, to wiecie, o co chodzi. I tutaj już dochodzimy do miejscówki, gdzie będziemy musieli ten przekaźnik podnieść. Tu jest taki mały trik do zrobienia. Jak widzicie, trzeba stanąć na tym podejście. Będziecie mogli tu wejść i takim jakby sekretnym korytarzem przejść do tej komnaty, do tego miejsca. Tutaj musimy przeskoczyć przez parę platform jeszcze. Tak jak teraz Wam pokazuję. Tu jeszcze będziemy musieli chwilę powalczyć i na samej górze już będziemy mogli przekaźnik tak jakby włączyć, żeby on się odblokował i po tym całym procesie będziemy mogli go podnieść. Pamiętajcie też, że ta miejscówka i miejscówka, do której będziemy ten przekaźnik zanosić, one zawsze są w tym samym miejscu. Tak samo wygląda droga, żeby się do niego dostać. Tak samo wygląda procedura właśnie brania tego przekaźnika. Mieliście pewnie to okazję zrobić. Ja tu dużo się nie będę zagłębiał, bo jest to DLC, więc mam nadzieję, że graliście już oczywiście w podstawkę i wcześniejsze gry. Ja tu już teraz przeskoczę, idziemy z misją aż do momentu, kiedy dojdziemy do tego właśnie miejsca, żeby przeżyć próbę. Zwróćcie uwagę na mapę, jak ona wygląda, żebyście się nie zgubili. Jest to taki jakby okrąg na mapie. Będzie też dużo lawy w tym miejscu i w sumie już to będziemy tylko wchodzić teraz w bok. Tu już Wam pokazuję, jak przejść właśnie tędy, żeby się dostać do tego miejsca. Tutaj oczywiście też musimy trochę powalczyć i będziemy musieli też skakać przez platformy, które będą nam się układać automatycznie, tak jak teraz widzicie. I podróżujemy sobie właśnie do już miejsca, gdzie musimy ten artefakt położyć na ołtarzu. On się tam aktywuje i tu powinniśmy już dostać pucharek. Mam nadzieję, że filmik Wam się przyda i spodoba. Ja się już z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć. Thank you.